Dzień, w którym Heniś poznał balon na ogrzane powietrze. Witaj, balonie z koszem. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj czujesz? Czuję się jak zwykle, stary druchu, a nawet lepiej, bo z okazji wielkiego pikniku za darmo zabieram każdego, kto ma ochotę się przelecieć. To miło z twojej strony, balonie, ale co robisz, żeby się wznieść w powietrze? Dobre pytanie, drogi chłopcze. Rzuć okiem na moje dysze. Ogrzewają powietrze znajdujące się w balonie, co czyni mnie lżejszym od zimnego powietrza na zewnątrz i unosi mnie w górę prosto ku niebu. Juhu! Balonie na ogrzane powietrze, to takie ciekawe. Podczas swoich podróży musisz oglądać niezwykłe widoki. Ach, przykro przyznać, ale nie bardzo. Jestem tak zajęty lataniem z pikniku na piknik, gdzie tylko wożę pasażerów w górę i w dół, w górę i w dół, że nie mam czasu na zwiedzanie. Szkoda, balonie na ogrzane powietrze. To prawda. Dlatego tak chciałbym chociaż raz wziąć udział w wyścigu balonów dookoła świata. Gdybym tylko miał szansę. Uwaga, uwaga! Wzywam wszystkie balony. Zaraz rozpocznie się wielki wyścig balonów dookoła świata. Balonie, słyszysz? To twoja szansa! Masz rację, Henisiu, cudownie. Och, ale mój baloniarz poszedł na konkurs puszczania kaczek i nie zdąży wrócić przed startem. Gdyby był tu inny baloniarz... Chyba mam pomysł, balonie na ogrzane powietrze. Ja zostanę baloniarzem i razem weźmiemy udział w wyścigu balonów dookoła świata. To wyśmienity pomysł, drogi chłopcze. Baloniarze proszeni są o zajęcie miejsc w koszach. Wyścig zaraz się rozpocznie. Szybko, Henisiu, odwiąż linę i wskakuj. Już się robi, balonie. Już się robi. 3, 2, 1. Start! Jej! Spójrz na te wszystkie balony. I na ten widok. Jest niesamowity. Jeszcze jak, Henisiu, a przed nami wszystkie cuda świata. No to nie ma czasu do stracenia, balonie. Ruszajmy! Cześć, wieżo Eiffla. Cześć, Henisiu. Cześć, piramidy. Cześć, Henisiu. Cześć, Taj Mahal. Cześć, Henisiu. Cześć, wielki murze chiński! Cześć, Henisiu! Cześć, statuo wolności! Cześć, Henisiu! To wspaniałe, balonie! Udało nam się oblecieć cały świat, ale nigdzie nie widzę linii mety. W wyścigu balonów nie ma czegoś takiego jak linia mety. Zamiast tego pierwszy baloniarz, który zrzuci worek z balastem w sam środek celu... Tutaj, Henisiu! ...wygrywa wyścig. W porządku, balonie. To powinno być łatwe jak bułka z masłem. Pogoda jest ładna, a w zasięgu wzroku nie ma innych balonów. Zaczynamy! O! Szybko, Henisiu, już nas doganiają! Chciałbym chociaż raz wziąć udział w wyścigu... Nie martw się, balonie. Wykonam swój najlepszy rzut. Luzik. Teraz trochę w lewo. Szybko, Henisiu, doganiają nas! Uwaga! Gotów w worku z piaskiem? Gotów, Henisiu! To zrzucam balast! Zbliżam się! Wspaniały rzut, Henisiu! Świetnie się spisałeś! Zrobiliśmy to! Polecieliśmy dookoła świata, trafiliśmy w cel i wygraliśmy wyścig! Cudów dokonasz, gdy pilotuje Henisz baloniarz! Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał balon i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał balon, znalazł przyjaciół i świetnie. Nie woła, balonie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi wygrać wyścig balonów. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo.